radykalizm tego apelu, który Bóg kieruje do nas, a jednocześnie jego prostota są tak pociągające, że musimy się przyjrzeć im głębiej. Dziś między innymi o tym, więc rozbieki, lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Zostajemy przy tym fragmencie z 1 Tesaloniczan 5:22. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Czyli zło, grzech, nieprawość, nieposłuszeństwo, to co zepsute, to co kłamliwe, fałszywe, warto by to poszukać jakichś wyrazów bliskoznacznych, żeby rozszerzyć sobie rozumienie tego fragmentu. Ale cokolwiek pachnie złem, cokolwiek wygląda na nieświęte, nie jest bajką tego, kto wierzy w Chrystusa. Więc unikajcie wszelkiego rodzaju zła. I myślę, że ten apel jest ważny, szczególnie dla mnie, w czasach, w jakich przyszło nam żyć. Nie są to czasy łatwe, nie są to czasy oczywiste. Pytanie, czy jakiekolwiek czasy były łatwe i oczywiste. Słowo Boże jest nam dane na zawsze. Pasuje do każdego etapu historii. No i teraz z jakich, tak jak w poprzednim odcinku zastanawialiśmy się, dlaczego grzeszę, teraz pytanie, dlaczego miałbym nie grzeszyć? Dlaczego Słowo Boże tak mówi? I myślę, że tej odpowiedzi może być kilka. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła, bo zło ostatecznie zawsze szkodzi drugiemu człowiekowi i tobie. Pamiętacie, z listu do Rzymian zapłatą za grzech jest śmierć. 3-4 rozdział, tam są te rozważania. Więc gdybyśmy patrzyli z takiej kwestii korzyści, to krótkotrwała korzyść wynikająca z kłamstwa, kradzieży, no nie, 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 po prostu nie. Logicznie już widzimy, że to się nie zapina. Dlaczego mamy nie grzeszyć? Kwestia Boga, kwestia tego, jaki On jest. Kolejny werset po tym 22 mówi, że Bóg niech was uświęca, bo On jest święty. On jest oddzielony od tego, co złe i w związku z tym, jako Bóg doskonały, wie, czego chce nas nauczyć. Na pewno piękną motywacją do tego, żeby nie grzeszyć, jest po prostu miłość do Boga. Miłość do Boga. To jest tak, jak może obserwujecie to w życiu codziennym. Może masz jakiś nawyk. Pamiętam, kiedyś byłem świadkiem rozmowy małżonków. On pstrykał długopisem. Tak, jakoś tak odreagowywał w jakiejś stresującej sytuacji. A żona mówiła mu, przestań, bo mnie to bardzo denerwuje. Tak? Czy ogryzanie paznokci, czy coś. I ktoś wtedy mobilizuje się i mówi, okej, nie będę tego robił, bo cię kocham. Nie będę tego robił, bo wiem, że cię to rani. Więc unikajcie wszelkiego rodzaju zła. To mówi do nas Bóg, który jest święty. I On po pierwsze wie, że dobrze jest nie mieć do czynienia ze złem, że to wszystkim wyjdzie na dobre. Ale z drugiej strony, jakie to jest piękne, kiedy nie robię czegoś złego, mówiąc, Panie, kocham Cię. Więc nie chcę robić czegoś, co rani Ciebie. Zastanów się dzisiaj, ja też poświęcę na to czas. Jakie są motywacje moje? Strach? Chęć przypodobania się Bogu? Dlaczego decyduję się unikać pewnych rzeczy? Może robię to z zaciśniętymi zębami i myślę, kurczę, no, wolałbym to zrobić, no ale dobra. Może wskakujesz w jakieś takie myślenie prawa. Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest Bogiem przemienionego serca. Zróbmy sobie dzisiaj taki rachunek sumienia, bo to nas doprowadzi głębiej w takim nastawieniu serca w relacji z Bogiem. Pomóż nam, Duchu Święty, niech tak się stanie. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.